122 mieszkania w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej zostaną wybudowane przy ulicy Andersa w Tarnowskich Górach. W swoich założeniach SIM-y są podobne do TBS-ów. Przyszli lokatorzy też muszą wpłacić tak zwaną partycypację, a potem mogą mieszkania wykupić. Każdy, kto wpłaci partycypację, w przyszłości po 15 latach będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wykup. Taki wykup będzie wówczas dokonywany i to mieszkanie będzie wyłączane całkowicie z naszych zasobów i będzie przekazywane najemcy. W ramach inicjatywy wybudowane zostaną 3 budynki mieszkalne. W każdym z nich znajdą się lokale o powierzchni od około 38 metrów kwadratowych do 69 metrów kwadratowych. Partycypacja wyniesie najprawdopodobniej około 2000 zł za metr kwadratowy. Nawet jeśli ktoś dysponuje takimi pieniędzmi, to nie wszyscy będą mogli skorzystać z SIM-u. Przede wszystkim chcemy, żeby te mieszkania służyły mieszkańcom Tarnowskich Gór, ale domyślamy się, że pojawi się w Tarnowskich Górach również spora liczba najemców, potencjalnych najemców spoza Tarnowskich Gór. Nie są to mieszkania dla ludzi o niskich dochodach. Raczej dochody określamy średnimi, określa to zresztą ustawa, nie mamy na przedział dochodowy wpływu. Dla przykładu jedna osoba, która zechce skorzystać z oferty, musi zarabiać między około 3100 a 5000 zł brutto, a w przypadku czteroosobowej rodziny to widełki od około 9,5 tysiąca złotych do około 11,5 tysiąca złotych. Podobna inwestycja zostanie wkrótce zrealizowana w Chorzowie.